Z naszej strony chcieliśmy Ci podziękować za fajny wyjazd. Owocny. Tak jest, kilka rybek padło. Kilka rybek padło. Jak to się mówi, to wędkarski. Miejsce piękne jest naprawdę. Tak. Fajna przygoda. Pogoda była. Super. Fajna przygoda, pogoda fajna. Pogoda taka, no wiecznie. Nie do końca fajna, ale jest okej. Okay. Spodniki nie mówiliśmy tak, że nie przeszkadzały. No. Fajnie, fajnie. No a ja chciałem ze swojej strony powiedzieć, że ekipa, z którą jestem dzisiaj na rybach, czyli Sebastian, zaraz pomylę imiona, Sebastian, Bartek i Czerek, dobrze powiedziałem się to? To są sponsorzy wydania książki, mojej książki powieści Król Myśli. Rok temu zrobiłem taką licytację, kto da więcej, jedzie ze mną na ryby. No dali najwięcej. Są ze mną na rybach. Każdą cenę płacisz. Każdą cenę płacisz, żeby ja to wiedział, że to była dobrze, każda że nie cena. Podbijam. To bym zrobił lepszy interes na to. W każdym razie, tak jak tutaj z Czerwem rozmawiałem przed chwilą, gdybym nie napisał tej książki, to nie byłoby tej wyprawy. Nie byłoby, tak. Nieraz trzeba napisać 800 stron książki, żeby się spotkać z ludźmi, fajnymi ludźmi z Poznania. Myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie na rybach razem jeździli, chociaż odległość nas troszkę dzieli, ale nie jest znowu taka kosmiczna. Nie ma Stany Zjednoczone. No, dokładnie. Jezioro jest fajne, fajnie było wszystko pięknie. No troszkę nam pogoda popsuła brania, bo była bardzo dynamiczna, się cholernie szybko zmieniała. No nie nałapaliśmy dużo, ale normalne. Tradycyjnie. Wynik jest taki jak zawsze, powtarzalny. Nie no, no co mówię, ile padło? Padło na pewno dwa szczupaki padły. Jeden jaś, dokładnie. Trochę leszczy. Leszczy, Jazgasz. Jazgasz. No i poteczek kilka, nie? Było branie spinningisty. Tak jest, dwukrotnie. Dwa razy wędkarz też pojechał. No i ja miałem w nocy jeden odjazd, ale się nie zapięło. No nie wiadomo, że tam czasami się nie zapięło. Pospinningowaliśmy też na łódeczce, na pontonach. No efektu żadnego nie było, ale fajnie było popływać po łódce, nie? Dobra, to ja Wam jeszcze raz dziękuję za pomoc w wydaniu książki i za dzisiejszą książkę, którą polecamy. Wspaniałą wyprawę. To jest człowiek, który ją przeczytał. Tak, trzeba na razie, my jesteśmy. Jest fantastyczna. I czekam na drugą część. To czekasz. Mam nadzieję. Ale dobrze, żeś się powstrzymał przed pytaniami. Nie. Bo to będzie ciekawie. Wiem o tym. No. Nie wyciągnął za dzień. Dobra, dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.